Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale, kolejny dzień eventu z Mistrzostw Świata. Dzisiaj dostaliśmy SBC bardzo duże, ponieważ jest to SBC o ikonę, wersję podstawową i za chwilkę to sobie również na pewno zrobimy, ale zanim to omówimy to, co my jeszcze i na pewno otworzymy jeszcze mnóstwo paczek, wielkich paczek, także jak możecie zostawcie lajka, jak nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie. Jak ktoś nie widział dwóch poprzednich moich odcinków, to naprawdę polecam, bo działo się w nich bardzo, bardzo dużo. Zaczniemy, słuchajcie, od tego, co mamy w zadaniach sezonowych, bo tutaj, szczerze mówiąc, jeszcze nie patrzyłem dzisiaj. Oczywiście SBC musiałem zobaczyć, czy jest z czego zrobić odcinek na dzisiaj, a jeżeli chodzi o zadania sezonowe, tutaj chyba nic nowego nie widzę. Jak widzicie, już mam zrobione wszystkie praktycznie. Został mi tylko jeden żeton do wymiany Mistrzostw Świata do zrobienia, gdzie trzeba wygrać 8 meczów w Squad Battles z Hiszpanami. Został mi tylko 5. Także już mam, tutaj mam 2 żetony i tam, gdzie było chyba 8, już wszystkie zrobione. Więc pozostaje tylko czekać, aż jej wypuści po raz kolejny 8 do zebrania z innych narodowości. I właśnie, jak jesteśmy jeszcze przy tym Mistrzostwach Świata, to tutaj macie FIFA World Cup jeszcze zadania dodatkowe, gdzie na sam koniec, za 50 dni, dostaniemy wszystkie te nagrody. I z tych 200, chyba tam 70 kilku kart, to są najlepsze, które udało mi się trafić, więc możecie wpisać w komentarzach, jaka jest wasza najlepsza karta aktualnie trafiona właśnie z Mistrzostw Świata. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się trafić jakąś kartę typu może Mbappe, może Ronaldo, bardzo byłoby to fajne. Może dzisiaj w odcinku, bo paczek naprawdę będziemy otwierać za chwilkę bardzo dużo. Dobra, teraz przejdźmy do SBC i tego, co mamy dzisiaj nowego i tego, co było wczoraj nowego, bo też jedno dostaliśmy SBC, chyba fajniejsze właśnie, dwa w sumie. Palinia 87, który jest naprawdę bardzo fajny i jeżeli wam pasuje do składu, to warto rozważyć sobie jego właśnie zrobienie, ponieważ jest szansa, że on będzie miał przynajmniej jeszcze dwa upgrade'y, czyli na 89 i ta karta naprawdę będzie już wtedy fantastyczna. Jest on drogi, bo około chyba 150, może 200 tysięcy, ale myślę, że warto sobie to rozważyć. I dostaliśmy jedną z najdroższych SBC w ogóle w tej FIFA. Robikin 88, wygląda on fantastycznie i jest on bardzo, bardzo drogi, ale też ta karta, podejrzewam, że gdyby była na rynku transferowym, właśnie mniej więcej by tyle kosztowała, czyli w granicach 800 tysięcy. Ja robić na pewno tego nie będę, bo jest to, uważam, bez sensu dawać tyle za jedną kartę niewymienną, ale jak ktoś jest, nie wiem, fanem może tego zawodnika, czy po prostu ma bardzo dużo monet, no to warto sobie, myślę, wtedy zrobić. W innym wypadku raczej odradzam. I chyba tyle, jeżeli chodzi o wczorajszy i dzisiejszy i przedwczorajszy content. A dzisiaj dostaliśmy kolejny jeszcze dynamiczny duet z Chorwacji, jak dobrze pamiętam. Vlasic i Sosa. Karty naprawdę też wyglądają bardzo fajnie i są też bardzo tanie, bo chyba skład 84 przy obu plus inform, więc w granicach chyba, nie wiem, 30 tysięcy za jedną, więc około 60-50 tysięcy za to całe SBC, więc też fajne na pewno. Duża to ta paczka piłkarzy premium za to SBC dzisiejsze Anglia i to jest paczka za 50 tysięcy, to na pewno też sobie zrobię, ale raczej poza odcinkiem i bo może po prostu zostawię sobie na jutrzejszy odcinek tą paczkę, bo w jutrzejszym odcinku, nie jutrzejszym, w środowym odcinku będziemy robili właśnie player picki i będzie ich na pewno bardzo, bardzo dużo. Jeżeli zostawicie bardzo dużo łapek w górę, to zrobię ich, myślę, że może nawet z 50. Jeszcze nie patrzymy, jaki jest koszt w ogóle zrobienia tego SBC, więc zobaczymy na szybko. Podejrzewam, że 5-6 kart złotych i tyle. Dokładnie, 5 złotych kart i mamy player picka 75+. Szkoda, że nie są to player picki 80+, ale zobaczymy, może uda się coś trafić. Kolejny upgrade 75+, codzienny z kartami właśnie Mistrzostw Świata, co warto sobie robić, bo jest bardzo tani. Potrzeba tylko 6 kart, w tym 5 brązowych, więc naprawdę warto sobie też to zrobić. I jest to tyle, jeżeli chodzi o content dzisiejszy, wczorajszy. Oczywiście obok tego, co dzisiaj jest najważniejsze, czyli rozbudowa z paczką z ikoną i 85-87 ocena, więc w granicach 200 tysięcy, może 220, więc myślę, że koszt jest jak najbardziej ok. I jeszcze paczka za 45 tysięcy wymienna za to, więc naprawdę bardzo fajnie. Więc słuchajcie, zanim zrobimy to SBC, ja otworzę sobie kilka paczek tych niewymiennych, których mam, bo może uda się trafić jakiś duplikat, który będzie od razu można sobie tam wrzucić. I zaczniemy jeszcze od dwóch player picków za FUT Champions, gdzie można trafić m.in. Teo Hernandeza i tą kartę chyba najbardziej bym tutaj chciał trafić. Zobaczymy, czy się uda. Okej, okay. Player 82 i drugi player pick, w którym... No niestety. Także weźmy sobie Bonaventurę i mam już aktualnie chyba 13 albo 14 czerwonych informów, więc mogę zrobić już ten upgrade 86+, więc też będzie w... Może nawet w tym tygodniu uda mi się jeszcze to zrobić na odcinek. Dobra, przechodzimy do paczek. Pierwszą wam pokażę. Może otworzymy paczkę z trzema gwarantowanymi informami i po tej paczce już tylko te, w których coś będzie. Zobaczmy, co będzie w paczce z trzema gwarantowanymi informami. Nie ma nawet walkoutu. No cóż.
tylko 30 tysięcy, więc okej, skupimy się na tych paczkach niewymiennych, więc pierwsza za 45 tysięcy i jest walkout od razu. Chorwacja, środkę pomocy i Luka Modric. Więc idealnie od razu będzie do wrzucenia pod to SBC z ikoną. Okej, dwie paczki zostały jeszcze niewymienne, więc otwórzmy, jest paczka za 55 tysięcy i karta PAF to Glory. Jaka narodowość polska? I będzie to Milik, 87. O upgrade raczej będzie ciężko, ale może chociaż na to 88 się uda. Czy obok Milika będzie coś jeszcze w paczce? Raczej nie. Szkoda, że niewymienny, ale i tak zawsze jest to coś. I dobra, pierwsze gotowe, więc zgłaszamy i paczka za 45 tysięcy jest za to jeszcze, ale tą otworzymy sobie za chwilkę po zgłoszeniu, albo nie, w sumie możemy otworzyć od razu, zobaczymy co za to będzie. I to jest złota paczka piłkarzy Prime wymienna i do tego jeszcze player pick i kart Mistrzostw Świata, ale niestety nawet nie ma ekranu w tej paczce. I dobra, mamy gotowe drugie SBC, tutaj musiałem kupić tylko kartę Fabinho, wszystkie pozostałe karty są niewymienne, więc naprawdę do dwóch tych całych SBC kupiłem tylko kartę za 20 tysięcy, reszta można powiedzieć, że za darmo. Także zgłaszamy i jeszcze mała złota paczka piłkarzy Prime jest za to i zanim otworzymy oczywiście te paczki, tą paczkę z tytułu odcinka, czyli paczkę z ikoną, otworzymy jeszcze te cztery pozostałe wymienne, a odcinek, tak mówiąc, z player picków będzie w środę i również te paczki, czy jeżeli coś nie będzie, też będą w środę. I jeszcze jedna ważna rzecz, ponieważ w sklepie pojawiły się nowe paczki i te paczki też będę otwierał w jutrzejszym środowym odcinku i jest to paczka za 30 tysięcy, gdzie są z gwarancją 84 i kilka player picków jeszcze. I jeszcze paczka za 50 tysięcy, gdzie jest gwarancja krajów w Brazylii, Belgii, Argentyny, Francji lub Anglii właśnie w tej paczce, więc też jestem ciekaw, co uda się trafić, ale to w środowym odcinku. Także otwórzmy jeszcze te paczki, które zostały. Mała za paczka piłkarzy Prime za drugie SBC z ikony, w której kolejny walkout dzisiaj. Portugalia, środkowy obrońca, ale i tak 88 Ruben Dias jest całkiem okej, wymienny, więc to też na pewno bardzo fajnie. I okej, niech będzie teraz paczka rzadkich piłkarzy, czyli za 100 tysięcy i do tego jeszcze 8 player picków. Czy będzie kolejna karta eventowa? Niestety nie. I chyba również nawet bez walkoutu. Tylko Mertens w paczce za 100 tysięcy, to bolało. To bolało, ale może w player picku uda się coś trafić. No nie bardzo, tylko Brozowicz i Pogba z wyżej ocenionych kart. Dobra, to szybko na listę transferową i możemy lecieć z przedostatnią paczką na dzisiaj, chyba za 125 tysięcy, więc tutaj liczę, że jednak coś uda się trafić. Wymienna, więc byłoby fajnie coś dużego trafić. Wow, nie ma nawet walkoutu. Portugalia, prawy obrońca. 83 ocena w paczce za 125 tysięcy. No cóż, miejmy nadzieję, że w paczce z ikoną jednak będzie troszeczkę lepiej. Jak możecie, zostawcie lajka, jak nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie. Jeżeli robiliście SBC z ikoną, to piszcie, co udało wam się trafić. Otwieramy i zobaczymy, czy się poszczęści. Może tym razem. Jaka narodowość? Argentyna, SPO. Okej. Gorzej być nie mogło. Także to było tyle i widzimy się w środę w kolejnym odcinku na kanale. Na razie.